Dla nas to bardzo ważne zwycięstwo. To jest to pierwsze w tym sezonie, od momentu, kiedy się zaczęła liga. Mieliśmy swoje problemy, jakieś takie, które nie pozwalały nam wcześniej osiągać takich dobrych wyników. Cieszę się, że nam się to udało na bardzo trudnym terenie w Grudziądzu. Myślę, że 3-0 to wygrana spektakularna z punktu widzenia takiego psychologicznego dla zespołu. Na pewno byliśmy do bólu skuteczni, bo to nie był taki mecz, że z przebiegu gry Miedź była lepsza o 3 bramki. Zespół Gomka miał swoje sytuacje w pierwszej połowie, bardzo dobrze spisał się bramce Bredzeski, obronił sobie dwie sytuacje sam na sam. Ale później byliśmy bardzo skuteczni. Tutaj bramki Kuby Grzegorzewskiego praktycznie do przerwy ustawiły wynik spotkania. Przeżywaliśmy déjà vu, bo w pierwszym meczu z Wisłą Płock prowadziliśmy 2-0 do przerwy, także myślę, że ta nauczka po tamtym spotkaniu została wyciągnięta. Szybko zdobyliśmy bramkę na 3-0, szybko też się osłabiliśmy i stąd było dużo nerwowości w poczynaniach, szczególnie naszej ławki rezerwowej. Ale gramy dalej, cieszymy się, jak powiedziałem, ze zwycięstwa. Na pewno będzie nam się przyjemnie pracowało, bo zwycięstwo jest solą futbolu i czekamy już teraz na środę, na mecz z Zakosińskim Przeskusie. Gratuluję trenerowi, gratuluję drużynie mieć zwycięstwa i nie dziwię się ogromnej radości w szatni, bo na boisku widzieliśmy co najmniej dwie równorzędne drużyny i drużyny, które jedna i druga dążyły do zwycięstwa, a śmiem twierdzić, dobrze, że Rafał to powiedział jako pierwszy, że to my byliśmy stroną dominującą, jeśli chodzi o sytuacje podbramkowe w pierwszej połowie i to tylko gapiostwo w polu karnym spowodowało to, że te dwie bramki, które wpadły w pierwszej połowie, tak doprowadziły grę do takiego stanu, żeby było nam w drugiej połowie ciężko cokolwiek zrobić. Ja na pewno ganię chłopaków za to, że na całym boisku grali bardzo agresywnie, a w polu karnym, gdzie przeciwnik ma najłatwiej strzelić bramkę, zostawiliśmy dwa razy najlepszego strzelca tego zespołu bez opieki, ale z drugiej strony byliśmy zespołem dzisiaj grającym do końca i szkoda, że nie wpadła żadna bramka, bo na pewno byłoby w tym meczu jeszcze ciekawie.